Halo, halo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Ratchet & Clank A Crack in Time. No i cóż, kontynuujemy sobie dalej nasze przygody. Teraz powiem wam szczerze, że jestem totalnym cymbałem. Otóż, jak pamiętacie, poczekajcie, gdzie to teraz było? Gdzie to teraz było? O, proszę bardzo, Omnisoaker. Jak pamiętacie, tutaj sobie ostatni raz zakończyliśmy, ponieważ totalnie nie ogarnąłem petardy, co trzeba zrobić. I teraz wam pokażę, co trzeba zrobić i normalnie będziecie mieli ze mnie bekę. Totalną bekę będziecie mieli ze mnie, co trzeba w tym aspekcie zrobić. Proszę bardzo, patrzcie teraz na to i zobaczcie, co ja teraz odwalę. Ja pierdzielę, że ja wcześniej na to nie wpadłem, to jest masakra. No ale kurde, mówię wam, musiałem troszeczkę pokminić, ponieważ między tą sesją a tą poprzednią, co widzieliście, czyli sesją numer 3, minęło tak, poniedziałek, wtorek, 3 dni minęły, dzisiaj mam trochę więcej sobie czasu, więc stwierdziłem, że a przysiądę sobie, nagram, może nawet prawie do końca gierkę nagram, a jak nie prawie do końca, no to, znaczy jak nie do końca, to prawie do końca, o, to chciałem bardziej powiedzieć. No, i to trzeba było zrobić. I ja pierdzielę, czemu ja, kurde, w taki sposób tego nie ogarnąłem, te, nie mam zielonego pojęcia, jak ja mogłem nie ogarnąć w tak łatwy sposób petardy. Dobra, no to w takim razie, skoro wszyscy są tutaj zadowoleni. Dobra, sayonara, ziomeczki. Kurde, powiem wam szczerze, że normalnie wspomnienia z Wietnamu, patrząc na to, co tutaj się poprzednim razem odpierdzielało, jaka tutaj wojna była. Masakra. Masakra. Dobra, to ja wiem, co ja jeszcze zrobię, zanim polecimy dalej sobie z gierką. A mianowicie, cofnijmy się tutaj. You'll enjoy working for Dr. Nefarious. Dokładnie tak, 2 years ago, czyli 2 lata temu. Dobra, więc teraz tak, warto byłoby wziąć, kurczę, pieczone, bo wiecie co? Chcę zrobić coś podobnego, jak zrobiłem 2 lata później, czyli dosłownie, gdzie to jest, kurwa, gdzie to jest? Pokazuj mnie, gdzie to jest. O właśnie, to, żeby pierdolnąć tym... O, udało się chyba. Autentycznie udało się, ja myślałem, że kurde nie mam ani wody, ani czegokolwiek, żeby kurde tutaj tym rzucić, nie? Więc dobra, zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Tumbly Outpost, dobra, no to zwiedźmy to Tumbly Outpost. O, i już zaczyna się kurde napierdalanka, już widzę, że grubo będzie. To ja się schowam, tak w razie co. Przygotuję swojego mega konstruktopistola version 5 i jedziemy z koksem. Albo W5 po prostu, albo V5, jak chcemy sobie to nazwać. Jestem święcie przekonany, że kurde dzisiaj może sesji nie zaczniemy od upgrade'u zdrowia, bo już w sumie 4 minuty sesji są. Ale no podejrzewam, że za niedługo upgrade życia wpadnie na pełnej. Tego jestem święcie przekonany. O, ja widzę, że tutaj kurde towarzystwo całkiem srogie jest. Ja tutaj mam jeszcze bomby, tak więc spokojnie. Jeżeli chodzi o moje bronie, to wy się tutaj nie bójcie niczego, ponieważ ja tu mam ciekawy arsenał przygotowany, kurde, głąby. Tak więc spokojnie. O, proszę bardzo, coś czułem, że kurde frajer tu będzie. Ja coś kurde czułem to w moczu, że frajer tutaj się ukaże. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Jestem bardzo z tego zadowolony, że go tu widzę. Hehe, sarkazm, kurwa. Dobra, zobaczmy, jak tutaj ogarnąć tą sytuację. Dokładnie tak. Atakuj, kurwa, tych. A ja sobie osobiście zrobię z tym panem taki sposób porządek. Thank you.
Uwaga, uwaga. W sumie zobaczę, czy tutaj nanoteku czasami nie ma, bo kurde, nanotek by się teraz przydał. O, dokładnie, kurde, widzicie? Haha! Bardzo dobrze. No i kurde, patrzcie, jak w perfekcyjny sposób został dojechany śmieć. Czerwony, kurde. No kurde, dawajcie, co wy, panowie. Ja tutaj do was przychodzę, kurde, na bitkę, wy tak się opitalacie? No proszę was. Ja jestem, mówię, ciekaw tego, jak wy będziecie oglądali tę serię. W sensie, co mam na myśli. Bo ja tutaj wam takie pytania zadaję odnośnie tego, jakie wy macie wspomnienia z daną misją, z daną jakby planetą i tak dalej. I to może być dosyć teraz interesujący fakt, no bo kurde, wiecie, jednak jeszcze pierwszy odcinek nie ujrzał światła dziennego w chwili, kiedy to nagrywam. W chwili, kiedy to nagrywam jest... W chwili, kiedy to nagrywam, żeby was nie skłamać, jest 16 marca. I godzina praktycznie zaraz 9. Tak, ja mam teraz ostatnio tendencję z rana nagrywania Ratcheta, więc... Też ciekawie, nie będę tego ukrywał. I co, czy mogę iść dalej? No pewnie, że mogę iść dalej. Ja jeszcze, kurde, skorzystam z tego, żeby iść dalej. No kurde, panowie. You switch! You told me this would work! I don't know what's happening. We should have found it by now. He must have erased his own memory. Time is a gift and not to be tampered with. This is your last chance, Orvis. How do I get into the chamber? You are making a mistake. The clock is not a time machine. There is only one who will enter my chamber, and he is safe, far from you. I don't know, sir. I'm pulling up a residual image from his database. We scanned it before he dissipated. Clank? Yo! Annihilate him, you fools! And then I said, not so smart now, are you? You get it? Because he's a moron! Oh, Dr. Nefarious, you have such a wonderful sense of humor. And you're so, so... Paradox Hero, proszę państwa, co tutaj się odpierdolę? Ja pierdolę, co tutaj miało miejsce? Wy to widzieliście? Znaczy na pewno widzieliście, no ale... Żeby nie było, że ja tutaj jestem taki nietłumaczujący. Nietłumaczujący? Przepraszam, kurwa, zabrzmiałem teraz jak Rafatus wygłaszający orędzie do supportu Google. Więc teraz tak. Jak widzieliście, włamaliśmy się do bazy Nefariusa. Niestety stał przed nią Orvus, który ewidentnie nie chciał nas wpuścić, bo... Więc jak widzieliście, Ratchet załatwił Nefariusa, rzucając granatem mu w oko. Niestety ten zaczął żalić się i opowiadać o tym jednej z Walkirii. No i jak mogliście zobaczyć, potem Murana się jednak na oczku pojawiła, no i w sumie cóż, no jebać go w sumie, no co tu mogę więcej mówić, jeżeli chodzi o Nefariusa. I... tyle, no. No. Więc planetę Zanifar możemy w tym momencie już opuszczać, tak więc no przykro mi, ale po raz ostatni widzicie te piękne zimowe klimaty tutaj, jeżeli chodzi o ten let's play, tak więc opuszczamy sobie planetę Zanifar. Dziękuję, dobranoc, mam nadzieję, że się spodobało wam tutaj. General! It is a dark day when one is tasked with destroying half the galaxy's Lombax population. I assure you I act only.
listen to him! Find the clock! Only one Lomax need perish tonight. If you would be willing to take his place, I'd happily postpone the execution. I upload the coordinates to your ship. Tick-tock. Better hurry. No to grubo. Jak zauważyliście, Ratchet dostał wiadomość od Vorcelona, który ten przytrzymuje właśnie generała Azimuta. No i cóż, jak to się mówi, no to w drogę. Trzeba, kurde, ratować Azimuta z rąk, kurde, Vorcelona. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Kortos Sektor! Oh yeah, i w ogóle przegadałem tutaj loading screen, jak mogliście zobaczyć. No ale warto było to podkreślić, nie żeby coś, no nie? Ja zawsze wolę podkreślać takie rzeczy, nie będę tego ukrywał. No to co, lecimy kurde do miejsca, które jest świecące w tym momencie. Jedziemy, lecimy. Vorcelon's Warship, dokładnie tak. Rescue General Azimut, czyli uratuj generała Azimut. Jedziemy z koksem. Tak to właśnie jest, proszę państwa. Lecimy na ratunek. Ale zanim polecimy, to oczywiście standardowo trzeba się napieprzać z tymi frajerami, którzy tutaj strzegą tego miejsca. I kuźwa, oni naprawdę... No nie... Wy nie możecie sobie odpuścić, prawda? Autentycznie, oni są... Co jest? Co to było? To wredne było w tym momencie, halo, okej, dobra, nie lubimy się i tak dalej roboty, no ale bez przesady, żeby takie akcje robić. Nie wstyd wam? A powinno, kurwa, być wam wstyd. Dobra, tutaj widzę, że gromadka... Fuck, dobra, inaczej. Nanotek, kurde! Ale na pałę to zrobiłem, ale kurde, żem to spierdolił koncertowo teraz. Dobra zatem, przygotujmy sobie jakąkolwiek broń. Co tutaj mamy ciekawego w naszym zestawie młodego chemika? Plasma Striker, właśnie, Plasma Striker, możemy lecieć z tym. Dobra, co tu mamy za ciekawe bronie, jak widzicie? No kurde... Dobra, co tutaj mamy za ciekawe bronie? Ja mam inny pomysł, ja wiem jak ja to zrobię. Ja to zrobię po swojemu, czyli kurwa jak zwykle na pałę. Mówiłem? Mówiłem, że ja zrobię to po swojemu? Patrzcie na to, kurde. Gdybym mógł, kurde, to ja bym odpalił te działko i bym pojechał z koksem, ale no, niestety nie mogę. No, tutaj, kurde, próbujecie mnie jakkolwiek mi zaszkodzić, ale coś nie pykło. O, fuck, dobra, jednak pykło. Oh shit, dobra. Ja pierdziele, ile was jest, więcej was matka w domu nie miała? A może miała, ale nie chciała? Dobra, dawaj nanotek. Dobrze. Jeden i drugi, kurde. Dobrze. Fuck, myślałem, że to... Dobra, nieważne. Myślałem, że to tam nanotek jest, ale kurde, jednak się okazało, że to nie jest nanotek. Dobra. Kurde, ale zadyma. Ale zadymka fiu.
No takich dymów to jeszcze w Ratchecie nie było, proszę państwa. Ja pierdziele, atakowany z każdej strony, no nie? A czy was, kurde, nie, mnie uczono, że... Kurwa, nie wiadomo... A zresztą, dobra, co ja będę tłumaczył, bo kurde, ja będę tłumaczył debilom, a debile i tak swoje będą robić. Dobra, nieważne. Wyjebać was, kurde, tyle chciałem wam powiedzieć generalnie. Mówię to oczywiście do tych robotów, co mnie atakują, no nie? Nie mówię to do was oczywiście, widzowie, no bo ja was bardzo kocham i tak dalej. Ja was doceniam za to, że oglądacie moją serię, że tak powiem. Że tak powiem... Ale kurde, to był bardzo ładny plan, żeby coś takiego odjebać. No kurde, dymy na całego. Oni chyba tutaj w nieskończoność się będą spawnić, prawda? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Masakra! Ja pierdziele, ale ja tutaj na czas działałem. Dobra, możemy iść dalej. O Jezus Maria, ale tu nie ma nanoteku. O nie, ja się nie wyleczę. No i właśnie to jest to, o czym mówię. I nie zgadnę, checkpointa nie będzie, prawda? A nie, będzie, dobra. Dobra, cofam to. Cofam to, co powiedziałem. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że tutaj checkpointa nie będzie, ale okazało się jednak inaczej. I to mnie bardzo cieszy. Dobra, więc spróbujemy raz jeszcze w takim razie. Jep, swingshotem tutaj. Tu oczywiście bandę robocików trzeba unicestwić. Dokładnie tak. I co? I co dalej? Zatem. A zatem dalej to. Lecimy na następną stronę. Przygotuję sobie w razie co pistol, bo nigdy nie wiadomo. Proszę państwa. Dokładnie. Przecież trzeba coś takiego teraz zrobić. He, kurde. No i elegancko. Tam sobie niech robociki walczą ze sobą, a ja tutaj polecę dalej do przodu, bo why not? O, wiedziałem. Haha! Jesteście kurwa przewidywalni, frajerzy. Was jest i tak kurwa za dużo tutaj, jak zwykle zresztą. Wiecie, was matka w domu nie miała? W sumie miała, ale nie chciała. To jest tekst, który jest kurwa nagminnie przeze mnie powtarzany. Ja pierdzielę, weź ty kurde czasami zmień te teksty, pomidor. To serio wstyd. I dobra, i co teraz dalej? Skoro tu mamy zrobione, tu mamy zrobione, tu mamy zrobione, tu mamy zrobione. Ja szczerze nie wiem, gdzie mam iść dalej. Autentycznie. Gdzie mam iść dalej? A tutaj coś jest. Hahaha, dobrze! Tam jebać was, kurde, frajerzy.
To mi się bardzo podoba, to mi się spodobało bardzo. O, nanotek. Gituwa Fest. Chociaż teraz nanotek mi się nie przyda, no nie oszukujmy się. Where is he, Porcelain? Let's see, now where did I put him? There's the airlock, there's the torture chamber, the day spa. Tell me what, defeat me and maybe I'll tell you. Dobra, kurde. Mówisz, że chcesz się znowu klepać? Spoko, ja nie mam problemu, żeby się z tobą klepać. Nie żeby coś. Nie żeby to dla mnie jakiś problem był. Bo sam doskonale wiesz, że ty dla mnie nie jesteś jakimkolwiek przeciwnikiem. Chociaż na początku mi trochę dupę sklepałeś. Dobra, więc na czym on będzie polegał? Zobaczmy. On coś takiego teraz będzie wow robił. Ale z rakietnicy to ja cię dojadę, kurde, spokojnie. Prędzej czy później. Patrz ile mu HP zjechałem, nie? O, i nanotech upgrade. I co teraz? Łyso ci? No powinno być łyso. Pa, ile ty masz HP, ile ja mam HP. Ja jeszcze upgrade dostałem przy okazji, a ty? No właśnie, ty to kurde możesz sobie jedynie pomarzyć o takich kurde rarytaskach, misiu pysiu. No ale trzeba się tutaj delikatnie skupić. Tak, trzeba się tutaj delikatnie skupić, jak widzicie. Dlatego bardziej skupiam się na tym, co tu w tle się odpierdala. Nie wiem, jakiś soundtrack czy coś. Już mówię, no ledwo słyszę, więc... Jaki to jest kurwa dzban bez kitu? Co za kurde śmietnik, ja też się tak potrafię chować. Kurde, śmieciu jeden. Też się bym tak potrafił chować, gdybym miał takie kurwa cheaty jak ty, ale że ja nie cheatuję i ja nie jestem znany z tego, żeby cheatować. Ha, to można go jeszcze tu zamrozić. Ha, dobrze. Gościu, ty niby jesteś taki silny. Błagam cię, nie rób z siebie kurwa nie wiadomo jakiego tutaj strażnika kontekstu, bo chujowo ci to wychodzi w tym momencie. Pewne hehe nawiązania tutaj wleciały. Mam nadzieję, że Seba będziesz to oglądał. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i każdego, kto będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, śmiej się tam, kurde, póki możesz, cymbale. Jak ja cię dojadę, to już nie będzie ci tak do śmiechu. O, i przy okazji nanotek jeszcze mam. Haha, i co teraz, kurde? I co teraz? Co o tym myślałeś? Znaczy, zacznijmy od tego, czy ty w ogóle myślałeś, a z tym to mam pewne wątpliwości, czy jakkolwiek coś tam do tej pustej głowy dotarło. Ale dobra, ja cię tak dojadę w tym momencie, nie ma problemu. Ja mam teraz trochę więcej HP niż ty, więc ja mam większe pole do popisu niż kurde ty. Ale serio, żeby takiego kurwa osiłka mieć w teamie Nefarious, serio, naprawdę, serio kurde, to nie mogłeś już kurde z kimś innym nawiązać współpracę? Nie,
Ja go mogę powoli dojrzeć, naprawdę, moi drodzy, mi się nie śpieszy. On dostanie w pierdol z tysiąclecia, więc... Mi to wszystko jedno, naprawdę, mi to naprawdę wszystko jedno. On i tak już pokazał swój poziom. I przy okazji go jeszcze z bomby dojadę, a co? Żrej gruz, pajacu! Żrej gruz, pajacu! Dokładnie tak! Tak właśnie skończyłeś, no i na chujko zacząłeś, no. Więc żrej tam sobie gruz i wypierdalaj, bo ludzie chcą tutaj grać w Ratcheta i Clanka. Przepraszam za moją wulgarność, ale ja po prostu czasami lubię sobie tak pogadać takie głupoty. On nawet nie miał żadnym wyzwaniem, o ile na przykład za pierwszym razem nie ogarnąłem walki z nim. Tak, tutaj to on z zerowym wyzwaniem był, serio, naprawdę, po nim to... Matko bosko, częstochowsko, dobra, gdzie jesteś? Azimut, Azimut! Chłopaki, widzieliście tutaj Azimuta? Azimut! 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 Chłopaki, widzieliście tutaj Azimuta? Nie? No to lecimy, szukamy dalej. Azimut! Ła, to ten laser mnie boli.